Z badania Global Business Monitoring polskich przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw wynika, że średni czas oczekiwania na płatność za fakturę to 29 dni. Z badań BB Financial Services już 14 fali tych badań, natomiast 60% respondentów potwierdza, że przynajmniej raz w miesiącu mają do czynienia z opóźnieniem w płatnościach. Co piąty badany przedsiębiorca mówi, że ten problem występuje u niego 2-5 razy w miesiącu. A takie długie przeterminowania powyżej jednego miesiąca do 3 miesięcy dotknęły aż 13% polskich przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jak widać, jest to problem powszechny w polskiej gospodarce. I tutaj chyba należy porównać sobie gospodarkę do maszyny pełnej kół zębatych, gdzie każde koło to przedsiębiorstwo. I jeżeli wyobrazimy sobie, że jedno z tych przedsiębiorstw traci płynność finansową, traci zęby, cała maszyna przestaje dobrze funkcjonować. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że osiągamy efekt domina, czyli niepłacenie przez jedną firmę odbija się przysłowiową czkawką u naszych dostawców, odbiorców i pozostałych kontrahentów. Ta sytuacja wbrew pozorom może do nas wrócić i kiedyś zdarzy się sytuacja, że my jako nierzetelny płatnik również nie otrzymamy płatności od naszego partnera biznesowego.